Adeste fideles venite adoremus. Przybądźcie wierni, padnijmy na kolana. Słowa katolickiego hymnu w wyjątkowej aranżacji maestro Zbigniewa Lewickiego wprowadziły nas w nastrój Bożego Narodzenia. Jesteśmy w Wejszyszkach, najbardziej polskiej miejscowości poza Polską. Miejscu dla Polaków szczególnym, w którym przed laty granica przecięła Wileńszczyznę, dzieląc wiele polskich rodzin. Ale to tylko administracyjny podział na Litwę i Białoruś, bo żadne zasieki, nawet te z arogancji buty bezwzględnie dziś rozbudowywane, nie zmienią prawdziwego obrazu tej ziemi. Tak pięknie opisanego przez Józefa Mackiewicza. Wejszyszki to na wskroś szlachecka, starodawna kraina. Czy od Olkienik, czy od Woronowa się jedzie do Wejszyszek, czy też dalej stamtąd na Raduń, ma się czasem wrażenie, jakby człowiek kartki z pana Tadeusza obracał. Tylko patrzeć, jak na wzgórzu błysną białe ściany Soplicowskiego dworu. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Aranżacja jest muzyczną definicją naszego tegorocznego bożonarodzeniowego spotkania. Niezależnie bowiem od tego, czy pięknie i melodyjnie śliczykując uklonimy się tradycji, czy dla artystycznego kontrastu zarzucimy bita, wciąż chodzi o modlitwę.
i ten wyjątkowy świąteczny nastrój, który tak pięknie opisał Czesław Miłosz. Ona sama ugotowała barszcz z uszkami i przyrządziła śliżyki. Śliżyki są to kawałki ciasta gniecionego walek, które się piecze, aż twardnieją na kamyczki. Polewa się je na talerzu sytą. Cały dzban stoi na stole. Syta składa się z wody, miodu i zgniecionego maku. Tomasza nie bardzo obchodziły dania w środku między barszczem i deserem. Nakładał sobie głębokie talerze żurawinowego kisielu i pęczniał od tej ulubionej potrawy. A siano, które podkłada się pod obrus na pamiątkę, że mały Jezus leżał w żlobie, tworzyło miękki materac dla jego lokci, kiedy już osłabł z obżarstwa. Potem pod choinką śpiewali z matką kolędy i uczyła go takich, których nie umiał. Zapalili stajenno latarnie i szli na pasterkę, kopiąc się w sypkim śniegu. Betlejemska gwiazda nad świątynią w niebo wstąpienia Wejszyszkach wyznacza nam azymut wigilijnej podróży. A prowadzi nas tam, co w ostrej świeci bramie. Pójdźmy więc za tym światłem. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepy? Patrząc w jego oczy, najświętszą widzisz twarz. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto to ponoć kto śpiewa, modli się podwójnie. Modlitwa, czyli spotkanie z Bogiem, to istota świąt Bożego Narodzenia. Sprzyja jej muzyka, ale nie bez znaczenia jest także to, co nas otacza. Pięknie pisali o tym słynni redaktorzy Melchior Wańkowicz i Józef Mackiewicz.
Drzewko więc było w dary konkretne zasobne i chodzić mogłeś koło niego, bracie, 3 dni i objadać się gruntownie. Poza świeczkami i lepionymi w domu łańcuchami z różnokolorowego papieru, wszystko tam można było w gębę włożyć. Od góry do dolu czerwieniały się pepinki, małe kolorowe jabłuszka, zawieszone na różnobarwnych włóczkach. Równie obficie wisiały figi, pierniki, zlocone i srebrzone orzechy i duże cukierki kri-kri. W papierowych koszyczkach znajdowałeś, człowieku, malagę, migdały, daktyle. Doskonałości te zrywały się na miejscu i rozdzielało między parobczańską dziatrę. Już nie jedna gwiazda wigilijna, a ich cała normalna masa wysypała ma firmament. Mrugają, kpią z biednego człowieka. Wiatr za miastem zaraz za krzyżem przyrostaje staro-ejszyskiego traktu, dmuchnął raz, drugi, mroźny, a później już uczepił się i nie puścił, i tylko uiii. W drutach telegraficznych przydrożnych, a co słup, to mu odpowiada basem huuu. Pusto w polu, pusto, zimno, śnieg miejscami zwiany, plozy szorują po gololedzie, koń się potyka i coraz to przystaje zdechlek. Światełka w chatach dalekich ledwo gdzieś widoczne, wśród leśnych horyzontów. I właśnie do tych chatek dalekich, ledwo gdzieś widocznych wśród leśnych horyzontów chcemy dziś Państwa zabrać. Chcemy razem z Państwem nie tylko zajrzeć do nich przez oszronione okna, ale także usiąść przy stole i razem z domownikami zaśpiewać. A w ramach podziękowań za gościnę okrasić tradycyjne melodie nutą współczesności. Śpiewajmy, bo...
dworze, gdzie panią była kobieta tej miary, co Maria Piłsudska, tradycyjna Wigilia Bożego Narodzenia musiała odbywać się z całą pompą i wystawą, a nawet z całym nadmiarem jedzenia, według obyczajów lat dawnych. Marszałek lubi w chwilach dobrego humoru podejmować tematy z lat dziecinnych, wspominać dwór rodzinny, rozpamiętywać uciechy i smutki z okresu młodzieńczego, który przecież tylko pozornie jest beztroski. U nas w Zulowie tradycja gwiazdki była bardzo duża. Musiała być choinka i każdy musiał otrzymać podarek. I dalej mówił tak. Naturalnie w pierwszym rzędzie radowaliśmy się myślą o gwiazdce my, dzieci. Dla nas stanowiła ona źródło długich rozmyśleń i dociekań, co kto dostanie. Ojciec miał swoje ustalone poglądy na tę sprawę. Oprócz różnych przedmiotów uciechy, każde dziecko otrzymywało książki. Przy czym wśród przeznaczonych dla dziewcząt musiała być jedna książka francuska, a wśród przeznaczonych dla chłopców niemiecka. Ojciec bardzo faworytował język niemiecki. Ciekawa rzecz, co też za książki pan marszałek otrzymywał? Zapytałem. Marszałek Piłsudski był w wesołym usposobieniu i opowiadał chętnie. Najwięcej uprzywilejowane były w pojęciu mojego ojca dzieła z życia świata starożytnego, a następnie podróże. Zwłaszcza zamilowanie do tych ostatnich pokryło się z moimi zamilowaniami. Naturalnie, Juliusz Wern był na pierwszym miejscu i stanowił moją ulubioną lekturę. A potem śpiewano kolędy, prastare pieśni, powtarzane z roku na rok, przekazywane przez pokolenia pokoleniom, pełne zwrotów i znaczeń, których sens zginął niekiedy gdzieś między ubiegłymi wiekami. Przepełnieni radością z faktu, że Bóg zawitał w ludzkim ciele, pamiętamy, czyja to zasługa. Ave, czyli świętej Maryi.
Operowa Ave Maria przywołuje na myśl wybitnego, związanego z Wileńszczyzną śpiewaka. Bernard Ladysz też potrafił docenić i pięknie opisać wileńskie święta. Pyta pani, jaka była atmosfera w domu? Ot jaka była. Wigilię i Boże Narodzenie przy stole siedziała cała rodzina. Świece na choince i ktoś zaczyna kolędę. Przyłącza się ktoś inny. I już śpiewają wszyscy. A głosy my mieli jak dzwony. Jeszcze teraz mam w uszach, jak to brzmiało. Święta to czas modlitwy, refleksji, zadumy, ale też wspomnień. Ich atmosferę pięknie opisała wychowawczyni wielu pokoleń Polaków na Litwie, pani Stefania Romer. Pamiętam, jak na Boże Narodzenie w Bohdyniszkach przyszedł święty Mikołaj. Wtedy jedyny raz wybrał się do mnie. Po Wigilii usłyszeliśmy coś jakby turkot w sąsiednim ciemnym pokoju. Ktoś zapukał do drzwi i gruby głos zapytał: czy tu są grzeczne dzieci?
ktoś powiedział, że to święty Mikołaj i że ja muszę odpowiedzieć. Przysiadłam ze wzruszenia i cieniutkim głosem zawołałam: są! Są! Wtedy otworzyły się drzwi i wszedł on. Ogromny, w czerwonym płaszczu, w czerwonej wysokiej czapie, z białą brodą i czerwonymi policzkami. Nic nie pamiętam, co on mówił. Drzwi otwierały się wreszcie. Salon jaśniał, pachniał i krążył przed naszymi oczyma. Szelest anielskich skrzydeł snuł się po całym domu, a choinka gorzała, tak jak goreje niebo gwieździste. Oczy mrużyły się, a serce topniało. Dzieci wychodziły nieśmiało, zupełnie oszołomione. Rodzice tak samo, onieśmieleni, przyciągali je za ręce i całowali. Okiennice były otwarte i we wszystkich oknach jaśniały czarodziejskie choinki. Dużo chwil cudnych upłynęło, zanim dzieci wreszcie spostrzegły podarunki pod choinką dla wszystkich ułożone. Tak, to już święta, to już święta. Święta, 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 to już święta, święta, święta. Święta znów łączą nas, magii i świąt, już nadchodzi czas. Miłość znów łączy nas, magii świąt, już nadchodzi czas. Święta to czas, by połączyć znów nas i obdarzyć nadzieją miłości. Magia świąt po prostu oczami dziecka jest szczególnie magiczna. Ale przecież atmosfery świąt nie trzeba wspominać. Co roku można, a nawet trzeba na nowo ją opisywać. I na nowo o niej śpiewać. Każdy kąt blaskiem ciepła choinki lśnią,
Śniego sypał srebrem każdy dom. Świąteczny nastrój prezentów dzisiaj ślą. W sercach nie ma miejsca dla zła. Otwiera się dla każdego nowa strona. Z pamięci odchodzą myśli złe. Dziś każdy objąć ciebie chce. To jest taki dzień, w którym ty i ja, a nawet my, otwieramy nowych osiągnięć drzwi. Ciemno opuszcza nas niby ostatni raz. I teraz już wiem, czego dla was życzyć chcę. Zapachem cynamonu donosi się ciepło z domów. Babcia piecze ciastka, rodzina ucieka z miasta w ten stary dom, w którym tradycje świąteczne też są. Bóg urodzi się w nas, obdarzy ciepłem rodzinnym wśród gwiazd. To jest taki dzień, w którym ty i ja, a nawet my, otwieramy nowych osiągnięć drzwi. Ciemno opuszcza nas niby ostatni raz. I teraz już wiem, czego dla was życzyć chcę. To jest taki dzień, w którym ty i ja, a nawet my, otwieramy nowych osiągnięć drzwi. Ciemno opuszcza nas niby ostatni raz. I teraz już wiem, czego dla was życzyć chcę. Właśnie zobaczyli państwo i usłyszeli kolejny dowód na to, że Wileńszczyzna jest zagłębiem talentów. Edwin Zejszyszek, który tak pięknie zaśpiewał o magii świąt, przypomina historię Czesława Niemena z Wasiliszek, który też przecież w tych okolicach stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki. Ja też wychowałam się niedaleko i muszę przyznać, że to wyjątkowo inspirujące i urokliwe okolice. Tak je też zapamiętał Czesław Niemen. Urodziłem się w Starych Wasiliszkach. Ważne jest umiejscowienie mojej rodzinnej wsi na pograniczu Litwy i Białorusi, w połowie drogi między Wilnem a Grodnem. Myślę, że dla artysty w ogóle, a dla muzyka w szczególności, bardzo ważne są pierwsze muzyczne zasłuchania. Nie chodzi mi tylko o nastrój, aurę dziecięcych lat, lecz przede wszystkim o tamte melodie, które ukształtowały moją muzyczną wrażliwość. U nas na Wileńszczyźnie, jak zgromadzeni w kościele zaśpiewali, to proszę pani, pieśń się niosła. Na zawsze zostanie we mnie wspomnienie szaro-niebieskiego zmroku za oknem, gdyśmy zasiadali do wigilijnej wieczerzy, a głos kolędy o nocnej ciszy niósł się z domu do domu. Skłaniaj mi swe czoło, Panu naszemu.
Jeśli spodziewali się Państwo zobaczyć w tym momencie parę prowadzących, to dobrze. Jeśli są Państwo zaskoczeni, że jestem sama, to jeszcze lepiej, bo to oznacza, że tworzymy z Łukaszem zgrany sceniczny duet. Dlaczego zatem go nie ma? Proszę zobaczyć. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Jeśli dotychczas prezentowaliśmy bogactwo interpretacyjne i aranżacyjne, to to był prawdziwy przepych. Gratuluję brawurowej interpretacji świąt. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta aranżacja skradnie wiele młodych serc i zwróci ich uwagę na sedno świąt Bożego Narodzenia. Może w nowoczesny sposób przybliży to, co w wigilijnym czasie najważniejsze?
I co nie wszystkim dziś dane, wszak niedaleko stąd na Białorusi są Polacy, którzy rodzinny stół w tym roku mogą przywołać jedynie we wspomnieniach, bo Boże Narodzenie spędzają w celi. Nierzadko tylko za to i aż za to, że, jak podkreślają, są Polakami. Tak bywało też dawniej, podczas wielu wigilii na zesłaniu. Boże Narodzenie. Ciemno, zimno, dach zacieka. A tam na świecie może jest inaczej. Może ludzie się cieszą, śmieją, może nie głód, a brud i nędzę nie przegryza im się w ciało. Sędzia pociesza, że kiedyś może będzie dobrze. Mnie może być dobrze tylko z Arturem. Bez niego nigdy. Z drugiej izby przychodzi sąsiadka, której uczy dzieci i prosi, by przyjść do nich. Przecież to Wigilia. Wigilia to synonim nadziei. Tej ludzkiej na zdrowie, co w czasach pandemii szczególnie istotne. I tej boskiej na zbawienie. Właśnie po to pasterze wybrali się do Betlejem. Na wysokości chwała, na wysokości obór, na ziemi. Chwała na wysokości chwała, na wysokości obór, na ziemi. Chwała na wysokości chwała, na wysokości obór, na ziemi.
bardzo już znamy i z całego serca wszystko pokamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Najbardziej ekscytowała choinka i to, co pod choinką. Pamiętam, budziłem się, a ona już była cała strojna, z przepysznymi świecącymi się zabawkami, świeczkami. W strojeniu choinki nie brałem udziału. Stroili ją aniołowie, czyli rodzice. Również aniołek przynosił prezenty. A w pierwszy lub drugi dzień świąt sadowiliśmy się w sanie i hajda kuligiem w las. Myśmy jeździli do stryjka, który mieszkał w dworku pod Wilnem. Stryjek nazywał się Ostrojko. Na świąteczną wizytę u Ostrojki czekało się cały rok. Jechało się do niego takim śnieżnym kanionem, proszę sobie wyobrazić, śnieżnym tunelem sznur sań pędził na złamanie karku z graniem janczarów, strojny i rozbawiony. Już nigdy nie widziałam takich pięknych zim, jak tam, na Wileńszczyźnie. Boże Narodzenie było pełne zimowego zadumania. Ale tego radosnego, podniecającego, ekscytującego nie przypominam sobie Bożego Narodzenia na Litwie bez śniegu. Śnieg po prostu był. Nawet przez myśl nie przychodziło, że może być Boże Narodzenie bez śniegu. Bez sań pomykających za oknem policy, bez zamierającego w oddali grania jęczarów. Pamiętam, że kilka razy wyjeżdżaliśmy na Boże Narodzenie na wieś do znajomych. Pamiętam jazdę przez ośnieżony las, który stał w ciszy tak wielki, że aż dostojny. To się pamięta. I jeszcze jak się budziłem, a tu już stała choinka, cała w bombkach i lametach. Były taneczne ukłony, muzyczne eksperymenty, chwile zadumy i refleksji. Wszystko po to, byśmy umieli docenić albo przyjąć z pokorą to, co los nam składa w darze. I takie świąteczne przesłanie chcemy wysłać Państwu z przepełnionych polskością Ejszyszek na Wileńszczyźnie. Wesołych świąt i radości z tego, że Bóg się rodzi. Masz niebo nad ziemiami, Bóg porzucił szczęście.
serce swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niemało cierpiał, stało i mieszkało mnie.